Radio CKP IDE. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji Radia CKP IDE dowiecie się o trzeciej edycji ogólnoukraińskiego akademickiego konkursu tłumaczeniowego Noc Tłumaczy 2024. Pozostańcie z nami. Lwowiak Zbigniew Herbert, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, był poetą i eseistą, autorem utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarzem o wielkim dorobku i wyjątkowym autorytecie artystycznym oraz moralnym. Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Należy do najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Właśnie jemu była poświęcona tegoroczna edycja Nocy Tłumaczy. Miałam przyjemność porozmawiać z Samantą Busiło, lektorką języka polskiego z Delegatury Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na Przekarpackim Uniwersytecie Narodowym imienia Wasyla Stefanyka, która jest zarazem pomysłodawczynią konkursu. Kiedy nie zapraszać młodych ludzi do próbowania i smakowania tego, co chcą robić w życiu, jak właśnie nie na studiach, nie w czasie studiów polonistycznych, filologicznych. I to było takie naturalny pierwszy krok, żeby studentom polonistyki ukraińskich uniwersytetów akademicki konkurs na przekład literacki Noc Tłumaczy. Pierwszy odbył się 3 lata temu, w tym roku mieliśmy już taką trzecią edycję. Jest to nie tylko okazja, żeby spróbować swoich sił, ale żeby spotkać się z mistrzami tej sztuki, bo zawsze mamy takie szczęście, że zaproszenie do jury konkursu przyjmują wybitni poeci, tłumacze literatury polskiej na język ukraiński i w tym roku właśnie to był Andrzej Pawłyszyn, Walery Butewicz i Natalia Tkaczyk, która już od początku jest z nami, więc to jest też taka dodatkowa wartość tego konkursu i też powód właśnie do spotkań, czyli możliwość spotkania mistrza z adeptem. No i też okazja poznać piękne dzieła polskiej literatury i dołożyć się do właśnie poszerzenia tej literatury wśród ukraińskich odbiorców. Tak, czasami innym właśnie tropem wstąpić do biblioteki z polską klasyką, bo program studiów jakoś toczy się swoim rytmem, a my często jest tak, że właśnie ze względu na jubileusze wybieramy bohaterów tego naszego konkursu. W tym roku jest to Zbigniew Herbert, który obchodziłby setne urodziny. To po pierwsze, a po drugie, dlaczego Zbigniew Herbert? No właśnie, dlatego, że urodził się we Lwowie, dlatego, że wojna go z tego Lwowa wygnała i to sprawia, że ten Zbigniew Herbert, być może daleki, prawda, bo stulatek, ale wbrew pozorom bardzo bliski studentom i wielu, tak naprawdę nie tylko studentom z Ukrainy, ale wielu narodowościom, dlatego, że jego twórczość jest bardzo uniwersalna i jego twórczość też inspiruje i stawia wymagania. I wydaje mi się, że tego młodzi ludzie w XXI wieku też potrzebują, tego, żeby stawiać im wymagania. Myślę, że do twórczości Zbigniewa Herberta za chwilkę powrócimy, ale też jego życiorys był bliski wielu studentom, dlatego, że Zbigniew Herbert ze względu na wojnę był zmuszony opuścić swoje miasto rodzinne. Podobnie też studenci, którzy uczestniczyli w konkursie, bo byli z różnych uczelni, z różnych zakątków Ukrainy. Jak już wspomniałam, w 1944 roku musiał wyjechać z rodziną do Krakowa. Doświadczył wojny, doświadczył okrutnej okupacji sowieckiej, okupacji niemieckiej we Lwowie. Gdy wojna wybuchła, był młodym chłopakiem, który właśnie powinien zaczynać studia w czasie wojny. Też się uczył, ale podejmował się wielu takich prac dorywczych. Był karmicielem wszy w Instytucie Weigla we Lwowie, więc jakby doświadczył takich też życiowych upokorzeń i trudności, a w tym wszystkim potrafił zachować godność, twarz i wierność wartościom. Więc myślę, że jego biografia może być naprawdę inspiracją dla wielu studentów. Właśnie z jakich miejscowości ci studenci? Cała Ukraina. Oczywiście studenci Uniwersytetu Przykarpackiego z Iwano-Frankiwska, ale mieliśmy bardzo liczną grupę z Winnicy. Już może nie będę wymieniać uniwersytetów wszystkich, tylko właśnie miejscowości z Kijowa, Charkowa, Odessy, z Uniwersytetu Donieckiego,
Uniwersytetu Lwowskiego oczywiście, z Łódzka, z Chmielnickiego też nie pierwszy raz już studenci polonistyki tego uniwersytetu biorą udział w konkursie. Było sporo wyróżnień. W sumie zgłosiło się 30 osób, 30 prac konkursowych z 13 uniwersytetów. Wracając do twórczości Zbigniewa Herberta, poleciłaby Pani może naszym słuchaczom, od czego warto rozpocząć zapoznanie się z twórczością Herberta? To nie wiem, to jest trudne pytanie. Oczywiście alter ego Zbigniewa Herberta, tak przynajmniej już to utarło się i funkcjonuje w krytyce literackiej, jest jego kreacja literacka, Pan Cogito. I może właśnie od tego zbiorku Pan Cogito, od tego cyklu wierszy, ale jeśli ktoś woli prozę, może wybrać właśnie eseje Labirynt nad morzem, może właśnie w tłumaczeniu Andrija Pawłyszyna w wydawnictwie Duch i Litera. Jeszcze dostępny jest ten tomik, jeśli ktoś nie zna języka polskiego i woli sięgnąć po tłumaczenie, a można sięgnąć właśnie po wiersze z ostatniego tomiku, Epilog burzy, w którym znajdziemy wiele śladów Lwowa. Zbigniew Herbert, gdy w 1944 roku wyjechał ze Lwowa, już do tego Lwowa nigdy nie wrócił. Wracał symbolicznie przy okazji konferencji, tak? Jego osoba wracała, była jego siostra we Lwowie. Ale osobiście nigdy do tego Lwowa nie wrócił, to pewno na inną rozmowę historia. Ale właśnie i w tej twórczości oczywiście jakby duch Lwowa był obecny, można tak powiedzieć. Natomiast ten Lwów nigdzie tak literalnie też się nie pojawiał i pojawia się naprawdę w tym ostatnim tomiku, Epilog burzy, w różnych wierszach, też w wierszach o rodzinie, ale w wierszu Wysoki zamek. Piękny tom, piękne wiersze, więc można takie różne tropy przyjąć, od czego Herberta zaczynać. Jeśli ktoś jest miłośnikiem sztuki i kręgu tej sztuki basenu Morza Śródziemnego, to może wybrać czy tom Martwa natura z wędzidłem, prawda? Czy właśnie te eseje, w których on dzieli się swoimi wrażeniami z podróży po Włoszech, Francji, Holandii, po tym jak spotyka się z wielką sztuką, sztuką przez duże S, może od, jest też taki piękny esej właśnie Mona Lisa o obrazie, więc można różnych kluczy przyjąć, bo Herbert naprawdę był erudytą i w jego bibliotece stały naukowe publikacje, podręczniki dotyczące różnych dziedzin nauki, medycyny, czytał bardzo dużo. Był też miłośnikiem właśnie sztuki, myśli klasycznej, filozofii, takim w pewnym sensie też człowiekiem renesansu, więc można naprawdę wiele tutaj kluczy przyjąć, od czego zacząć czytać Herberta. Na pewno warto zacząć czytać Herberta. W podsumowaniu konkursu wzięła udział Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Spotkamy się dzisiaj podczas trzeciej już Nocy Tłumaczy. To jest inicjatywa pani Samanty Busiło, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku i która uznała słusznie, że młodzi adepci polonistyki mogą zajmować się w trybie konkursowym tłumaczeniem polskich pisarzy, polskich poetów, polskich utworów i w ten sposób podejść do tego też w taki trochę ambicjonalny sposób, żeby to tłumaczenie było jak najlepsze, a w tym jest oczywiście ukryty sens dla nas taki, że my chcielibyśmy bardzo, żeby twórczość polskich pisarzy, polskich poetów była poznawana, ale też rozumiana i oczywiście nie można dokonać przekładu twórczości z jednego języka na drugi, nie wchodząc, nie zanurzając się w życiorys, warunki, w których żył pisarz, tworzył poeta. Więc to wszystko powoduje, że w taki sposób konkursowy z jednej strony zanurzamy się w piękno tej poezji czy tego pisarstwa danego autora, a z drugiej strony też cieszymy się, że młodzi Ukraińcy lepiej poznają nasz kod kulturowy, że lepiej rozumieją naszą wrażliwość, sięgają do tego, co dla nas jest ważne, bo oczywiście w twórczości poetyckiej to wszystko wybrzmiewa bardzo mocno. W tym roku młodzi studenci polonistyki ale to nie tylko z Iwano-Frankiwska, ale z całej Ukrainy, próbowali tłumaczyć poezję, ale też i prozę Zbigniewa Herberta. Mamy stulecie urodzin tego poety i jego wielkie związki też z Ukrainą dzisiejszą, szczególnie ze Lwowem, w którym się urodził, za którym tęsknił całe życie, które wpłynęło też na to,
kim był, co robił i w jaki sposób pisał. Więc ja się bardzo cieszę, bo jest to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury pod wieloma względami, więc ta inicjatywa, ja bym ją klasyfikowała wśród najważniejszych dorocznych inicjatyw. Jestem bardzo wdzięczna pani Samancie Busiło za to, że organizuje tak wspaniały konkurs. O swoich wrażeniach, a także motywacji do udziału opowiedzieli uczestnicy konkursu Julia Lewandowska, studentka trzeciego roku polonistyki na Uniwersytecie Przekarpackim, a także absolwent tej uczelni Bogdan Kyrsta. Jestem na unikalnym nowym programie, czyli język polski i język angielski w jednym programie. A dlaczego wybrałam te przykłady i dlaczego w ogóle tłumaczyłam, to z tego powodu, że to już nie pierwszy mój raz, to już trzeci. Pani jest od samych początków związana z tym konkursem. Były wcześniej tłumaczenia Norwida, też inni pisarze. W tym roku jest Zbigniew Herbert. Czy było trudno i w ogóle jak wyglądała praca nad tłumaczeniem? No, było trudno tłumaczyć z tego powodu, że po prostu wybrałam takie wiersze, że tu trudno po prostu był ten czas taki wojenny i kiedy czytałam i tłumaczyłam, to było trudno, nawet płakałam kilka razy, bo naprawdę to tak jakby swego serca oderwałam to wszystko i te tłumaczenia. Przetłumaczyłam w mieście dwie krople. Herbert pisze o wojnie, o te jak on to przeżywał. No, czyli było bardzo trudno tłumaczyć, bo te wiersze i czyli trzeba było tak to dobrać, te słowa, tak połączyć ich, żeby po prostu ten, kto czyta ten wiersz, żeby on zrozumiał, o co chodzi, żeby on też przeżył te chwile, te momenty, które przeżył i o czym pisał właśnie Zbigniew Herbert. I to naprawdę było nie najłatwym takim zdecydowaniem, ale bardzo mi się to podoba. Jest pewien stereotyp w społeczeństwie, że studenci są leniwi. Pani jest dowodem, że nie. Dlaczego warto brać udział w podobnych inicjatywach? No po prostu to jest najpierw taka możliwość spróbować. Bo jeżeli nie chodzi o to, żeby coś wygrać, po prostu żeby wziąć ten udział, żeby zrozumieć, żeby zacząć od czegoś, bo często, jak pani powiedziała już, że studenci są takie leniwi, że oni nie chcą, że oni czegoś się boją i nie mogą z tego powodu zacząć coś tam tłumaczyć właśnie. No a taki konkurs, ten właśnie Noc Tłumaczy, to jest taka wielka możliwość, żeby spróbować, bo naprawdę tu nikt nie będzie krzyczał na ciebie, że tam nie tak, że przetłumaczyłaś, a naprawdę tylko powiedzą, że bardzo dobrze, że po prostu tam na przykład lepiej tak tłumaczyć, a lepiej tak, że po prostu dadzą jakieś takie porady, jak lepiej. I to jest naprawdę bardzo dobrze. Dla mnie to jest dużo fascynująca możliwość próbować swoje siły i kiedy nie praktykował, długi czas nie czuwałem języka polskiego i to jest mi możliwość praktykować język. Poezja, twórczość Zbigniewa Herberta. Czy były te tłumaczenia dla pana proste? Jak wyglądały? I czy faktycznie to była noc tłumaczy, czy jednak miał pan czas w dzień? To była noc tłumaczy. Nie w nocy, a robota jest dzień. I Zbigniew Herbert to jest niewielki autor. On jest trudny do tłumaczenia. Jego mówienie poetyckie jest specyficzne i ono jest kontekstowe. I dlatego trzeba nie tylko znać język, a i czytać i myśleć o tych kontekstach, gdzie był autor i o jakich on pisał. Tło historyczne i te takie hiperposylania, które autor w swoich poezjach wstawia. My mamy dobry przykład w wierszu o miejscu, do którego nie może autor, a bohater powtórzyć. I to jest wiersz, w którym on mówi do innego autora, tak? Do Czesława Miłosza. I dlatego my musimy rozumieć ten kontekst i próbować przetłumaczyć odpowiednie do rytmiki, do specyfiki. Właśnie, jakie są etapy pracy tłumacza, etapy tłumaczenia wierszy? Czy najpierw idzie dosłowne tłumaczenie, później dostosowanie do kontekstu, czy w jaki sposób to się w ogóle odbywa? Jakoś w jeden moment, kiedy tłumaczę i ja sobie myślę, co to znaczy, tak? I kiedy jest coś dla mnie niezwyczne, ja próbuję szukać na innych platformach i
to jest jakiś taki proces, kiedy mi coś nie podoba, ja думаю, а як може бути по-іншому? Шука в словниках. Коли не розумію в словниках, а щось мені далі не подоба, пробую скрінчити далі. Radio CKP IDE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Już za tydzień jednym z naszych gości będzie tłumacz literatury polskiej na język ukraiński, przewodniczący Komisji Konkursowej Nocy Tłumaczy Andrzej Pawłyszyn. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.